Dzień dobry, kłaniamy się. Naturalna kuchnia dziś w zupełnie innej przestrzeni, a obok mnie podcastowo, co oznacza, że treści wspaniałych będzie więcej, wyjątkowy gość Aida Kosajan-Przybysz, a pragnęłybyśmy Wam opowiedzieć troszkę więcej o miłości. Miłość a zdrowie. Aido, czy można być zdrowym bez miłości? To jest tylko moje w tym momencie, można powiedzieć, spostrzeżenie, bo są osoby, które spotykam, różne osoby spotykam w swoim życiu, w swoim gabinecie. Są osoby, które się boją miłości i nie chcą jej dotykać, przeżywać. To są osoby, które są po traumach i boją się znowu wejść w tą przestrzeń odczuwania, dawania, otwierania się. Więc są osoby, które żyją bez miłości, ale gdzieś podświadomie na pewno czują, że to puste miejsce w krześle gdzieś dla kogoś jest przeznaczone. Czasami nawet nie zdają sobie do końca z tego sprawy, że pragną, bo strach jest większy. Natomiast ja kiedyś napisałam taką piosenkę: ja bez miłości nic nie potrafię, kiedy nie kocham, przestaję żyć. Więc ja osobiście bym powiedziała tak, że miłość jest powietrzem. Miłość jest niezbędnym powietrzem. To jest to, co wchłania, to, co nas napędza, to, co nas rozpędza. Ja uważam, że miłość jest energią i miłość ma wiele form, wiele imion. Można kochać dziecko, matkę, przyjaciółkę, mężczyznę, kobietę. Ja uważam, że to jest energia wytwarzana między... Szczególnie jeżeli mówimy o tej miłości między parą, tak? Między dwojga ludzi. I ja kiedyś nazywałam miłość, że to jest taki zapach, który jest wyczuwalny przez te dwoje. I to jest zapach, który nie drażni, przyciąga i łączy. Otula. Zlewa w całość, tak? Nawet pstryknęłam nam to świeczka, która jest zapalona. Ale myślę sobie, Aido, jak bardzo my zapominamy o jednej bardzo ważnej kwestii, bo my pragniemy być kochani, a największy mamy problem z tym, żeby pokochać siebie. Że nikt dla nas nie jest tak surowy, jak my potrafimy być surowi dla siebie. To jest zupełnie inna planeta niż planeta miłości. Planeta surowości kontra miłości. Jak przelecieć na tą miłość? Z planety surowość, jak wylądować na planecie miłość? Ja bym zaczęła z historii. Z tego, że my rodzimy się i my kochamy siebie. My nie wiemy, że można siebie nie kochać. My zaczynamy siebie nie kochać, dojrzewając, dorastając, słysząc o sobie coś, co nas rani, przewraca nas emocjonalnie, psychicznie. Nasz cały wewnętrzny świat jest burzony różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Bo dziecko, które się rodzi, ono nie wie, że można siebie nie kochać. Ja uważam, że człowiek rodząc się jest taką miłością, bo on kocha listek na drzewie, kocha kwiatek w polu, kocha chmurkę, kocha ptaki, uśmiecha się do ludzi obcych. Jest przepełniony miłością. Ja uważam, że to jest prawda, że nam jest bardzo trudno pokochać siebie, bo nasz dzban ten emocjonalny jest wypełniony krytyką innych osób i my jesteśmy malowani czasami bardzo trudnymi wyrazami i słowami. Nasz prawdziwy obraz jest bardzo często przez nas samych w pewnym momencie widzialny w krzywym zwierciadle i my się zaczynamy, często nas zawstydzają, czyli przesiąkamy stresem, wstydem, ogromnym niepokojem. I ja myślę, że jeżeli człowiek chce kochać, chce być kochany, to musi z powrotem zapalić to światełko wewnątrz siebie. Bo dziecko jak czegoś chce, to ono mówi: daj, ja chcę, dla mnie, moje. To nie jest egoizm, to jest taki maleńkie dziecko. Ono po prostu, ono się uczy z innymi ludźmi dzielić i miłością, i troską. Ale inni ludzie z nami też różnymi emocjami się dzielą. I ja chcę powiedzieć, że pokochać siebie to wrócić do siebie. Wrócić do tego pierwszego ja, w którym przyszliśmy. Bo dziecko maleńkie, ono nie wie, że można nienawidzieć. Ono jest ufne, ono jest bezbronne. Ono się uczy chodzić, ono uczy się przewracać, wstawać. I czym więcej ma
rąk, które widzi, że mu podają tę rękę, żeby powstał, wstał z przewrócenia, tak, podniósł się, tym bardziej to dziecko jest silne, bo mi się wydaje, że my w takich różnych słabościach, jak się znajdujemy, to jesteśmy po prostu pozamykani. Najstraszniej zostać samemu, sam w sobie człowiek. To rzeczywiście na ogół człowiek, jak zostaje sam ze sobą, pozamykany od świata zewnętrznego, w swoim świecie wewnętrznym pełnym żalu, strachu i niepokoju, to on jest więźniem strasznych emocji i wtedy naprawdę pozamykane wszystkie kotary ma i nie widzi, że świat nadal jest tak, jak wiele lat temu. Można zobaczyć niebo błękitne, nawet zachmurzone, po deszczu widzimy tęcze. Trzeba obserwować świat i obserwować siebie w tym świecie. A gdybyś miała poradzić, siadłaby naprzeciwko ciebie osoba, która by powiedziała: Aido, powiedz, co mam zrobić, żeby pokochać siebie? Daj mi jakieś rady. Co mam zrobić? Zwolnić miejsce w swoim sercu na miłość i zacząć odpuszczać żal. Bo jeżeli chcę pokochać siebie albo pokochać kogoś, to musi w naszym sercu na to znaleźć się miejsce. Bo ja uważam, że to centralne miejsce w naszym sercu, która powinna zająć miłość, to bardzo często tam na najwygodniejszym fotelu siedzi strach, brak zaufania, żal, lęk. Stare traumy. Tak, ja to zawsze mówię, że są lęki trwałe i nabyte. Trwałe, ja to tak nazywam, że to są lęki, które są przekazywane i przenoszone od babki do matki, od matki do córki. Moim zdaniem my akurat wychowaliśmy się, ja, moje pokolenie, w sposób taki, że nas straszono, więc zabraniano, więc człowiek nie wie, co umie, bo kiedyś to, co umie, to jest kwestia też przeznaczenia, czy dać człowiekowi skrzydła rozwinąć, czy nie, bo czasami kanarek pięknie śpiewa, ale całe życie siedzi w klatce, tak? Jeszcze zamykany takim pięknym, haftowanym obrusikiem i nie wie, że umie latać, więc bardzo dużo osób, które by zadały mi pytania, co zrobić, żeby pokochać, żeby kochać siebie, to ja uważam, że trzeba słyszeć swoje własne prawdy, bo my słyszymy w naszej głowie mnóstwo głosów naszych nauczycieli, rodziców, dziadków, sąsiadów, pracodawców. Na ostatnim miejscu jest nasz własny głos. Jeżeli człowiek sobie na głos zadaje pytanie, czego chce, to najczęściej odpowie, czego chcą jego najbliżsi, bo on już zapomniał, czego chce on sam. Ja uważam, że pierwszy krok powrotu do siebie, żeby umieć siebie pokochać, to trzeba siebie odgrzebać. Nie to, że poznać, bo my po prostu zapominamy, kim jesteśmy. Trzeba siebie odgrzebać z tych wszystkich strasznych emocji. Usłyszeć siebie. Zejdzie do poziomu serca, a my zobaczymy, często jest tak, jak powiedziałeś, jak jest żal, jak są traumy, to my to serce tak bardzo obudowujemy, tak, wiesz, cement tam nakładamy dookoła, żeby po prostu już więcej nie cierpieć. No to jak my mamy być zdrowi? Nie chcemy cierpieć, a pragniemy... A cierpienie i żal to jest pierwsza droga na oddział, czy onkologiczny, czy na kardiologię, psychiatrię. Ja uważam, że całe ciało, ja zawsze mówię o takim trójkącie mocy, że człowiek się składa z duszy, rozumu i ciała. I że jeżeli ciało jest tylko i wyłącznie wykorzystywane do poleceń, które daje rozum, i to ciało po prostu jest cały czas w pędzie i nie ma chwili zatrzymania. Człowiek nawet do toalety wbiega w międzyczasie z teczką w ręku i biegnie dalej, no to w pewnym momencie będzie salto i to w najbardziej takim momencie będzie przewrócenie się, kiedy człowiek najmniej się spodziewa. Bo harmonia polega na tym, że radość. Ktoś kartki pocztowe, zobacz, życzy ci wszystkiego najlepszego, bądź radosny, szczęśliwy. Teraz to jest po prostu tak mówione i nie zastanawia się człowiek nad tym. Napisał, bo tak pisali babcie, pisali dziadkowie, rodzice. Albo bądź zdrowy, szczęśliwy i żeby wojny nie było, tak? Kiedyś tak po prostu starsi ludzie mówili, a my po prostu nie zdawaliśmy z tego sprawy, jak głębokie są te słowa. Dla każdego radość jest czym innym. Ja powiem ci, że my po prostu musimy szukać swojej radości. Nie patrzeć, że jeżeli jeden
kolega się cieszy z tego powodu, że kupił nowy samochód, to drugi człowiek też musi się z tego powodu cieszyć. Drugi człowiek się cieszy dlatego, że ma wyniki dobre, tak, że histopatologia wyszła dobra. Każdy ma swój poziom radości. Ja nie gniewam się, absolutnie nie oceniam tego, który się cieszy z nowego samochodu, bo może on ciężko pracował na to i to jest jego marzenie życia. Ktoś siedzi w samolocie, leci na Kubę i się cieszy, że będzie po prostu spędzał czas w miejscu wymarzonym przed laty, wyznaczonym na mapie. Tak? Ja chcę powiedzieć, że z miłością tak samo. Miłość i niemiłość tak blisko stoją koło siebie. Miłość i niemiłość tak blisko stoją obok siebie. Koło siebie, tak, obok siebie. Można je pomylić? Bardzo. Mhm. Nie tylko nie z przodu stoi, tylko czasami osoba bardzo kochająca tłumaczy drugą osobę, która zachowuje się nie do końca tak, jak ona by chciała, że to jest jej wina, tak? Bo jak osoba bardzo kocha i widzi, że jej druga połówka spędza z nią mało czasu, to mówi zapracowany, nie okazuje czułości, mówi zmęczony, tak? Ja uważam, że bo my bardzo często zagłuszamy ten wewnętrzny głos. Ciało nasze też czuje, bo powiedziałaś... Ciało wszystko mówi. Tak, ciało wszystko mówi, gesty, dotyk. Dlaczego kiedyś się mówiło, jak dotknął, to drżało całe ciało, tak? Tak jakby emocje się czuło. Bo dawało się sobie na to przestrzeń. Ja powiem ci, że kiedyś spotkałam taką kobietę, bardzo dorosłą, starszą kobietę. Ona powiedziała, że miała w życiu dwóch mężów. Jak umarł pierwszy mąż, uważała, że nigdy już więcej nie pokocha nikogo, bo znali się od 4. klasy szkoły podstawowej. Całe jej życie nastoletnie, dorosłe, urodzenie dwójki dzieci. Zmarł dosyć wcześniej, nie dożył 50. Ona wpadła w rozpacz. I mówi, minęło sporo lat. Przed samą 60, kilkanaście lat była sama. Spotkała się z kolegami z klasy i mówi, jeden tak na nią patrzył. Mówi, był to już nie ten człowiek, co tam w ławce kiedyś, ale miał to samo spojrzenie, już siwy, trochę łysy. Mówi, ale ten uśmiech był ten sam. Jak dotknął ją, co tam u ciebie dotknął, powiedział, to zadrżała cała od wewnątrz. Bardzo była zdziwiona reakcją swojego ciała. I pomyślał, co to za rzeczy się ze mną dzieją, tak? Bo on nic takiego nie powiedział, po prostu serdecznie się z nią przywitał. Nie widzieli się bardzo dawno. No i korespondencje się zaczęły. Powiedział, panie Idol, ja... Rok czasu próbowałam tłumić w sobie to, co naprawdę czuję. Nazywałam to, że cieszę się, że go widzę. Ale w pewnym momencie usłyszała samą siebie, że chcę go widzieć często. Dzisiaj są razem. Powiedziała tak, żeby nie gniewać dzieci, nie wzięliśmy żadnego ślubu, bo jego dzieci, on jest też wdowcem, ale krótszy czas minął od czasu śmierci jego żony. Dosyć bolesnie przyjął wybór swojego ojca. Natomiast ona powiedziała, że ona otworzyła całe swoje serce i dzieci się bały, że tata będzie skrzywdzony. Tam mnóstwo takich było sytuacji, nawet finansowych. Bo właśnie na drodze do miłości czasami między ludźmi stoją ludzie. To są te przeszkody największe? Przeszkodą poza strachem, żalem też są, to są też przeszkody, takie żywe przeszkody, te widzialne przeszkody. Przypomniała mi się teraz historia z Kongresu Medycyny Integralnej, kiedy jeden z profesorów opowiadał, jak miał swoją pacjentkę, którą już prowadził wiele, wiele lat, pacjentkę onkologiczną i zawsze prosił o wyniki badań wcześniej, zanim ona zasiadła tutaj w gabinecie na kolejną wizytę i otrzymał to badanie i zobaczył, że te wskaźniki są po prostu zaskakująco dobre. Zaskakująco dobre. I mówi, chyba się pomylili w tych wynikach. I wchodzi ta pacjentka, która wygląda po prostu olśniewająco. I on mówi, wie pani co, no leczenia nie zmieniłem, nic tu się nie wydarzyło. W sensie takiego, na co ja bym miał wpływ. Więc proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło w pani życiu. A ona mówi... Panie doktorze, zakochałam się. A mówi, ale tylko tyle? Nie, z wzajemnością. A to jest bardzo ważne. Mhm. Wiesz, prawdziwa miłość jest taka, że człowiek zaczyna siebie widzieć w oczach drugiego człowieka. To jest tak jakby... Oczy są zwierciadłem duszy. Sposób, w jaki na nas patrzy osoba, która nas kocha, on jest nie do powtórzenia, on nie jest do zagrania. Więc ja myślę, że tutaj... To coś jest, co płynie gdzieś tam od duszy do duszy, tak? Od serca do serca i
Ja znam ludzi w różnym wieku, zresztą muszę powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, że czas, żeby kochać, on nie ma granic. Można zakochać się w przedszkolu i mieć te 4 lata, 5 lat i być zakochanym. Mojej przyjaciółki córka otrzymywała spinki od chłopaka, który mówił mamie, żeby wybrała najpiękniejsze, bo zaniesie dla Julki. Więc to są takie emocje, uczucia, gesty i również powiedziałaś o kobiecie, która walczyła z nowotworem i zakochała się i zaczęła zdrowieć. Ja znam takie osoby, które dzieci leżały razem w szpitalu i ich przyjaźń, ta miłość na tym poziomie 9-12 lat to była tak głęboka, przyjacielska, więc tak jakby ta miłość nie tylko damsko-męska, ale ta miłość od człowieka do człowieka płynąca, to też jest bardzo wielka i też potrafi stawiać człowieka na nogi. Czy to nie jest tak, że my po prostu wszyscy, kwiat, to co gotujemy, zwierzę, my ludzie po prostu jesteśmy głodni miłości, my jej tak bardzo pragniemy? Wiesz co, moim zdaniem człowiek sam jest miłością, tylko ja ci powiem, że... Zapomina o tym? Nie zdaję nawet sobie czasami z tego sprawy. Jak kiedyś mówiło się tak, że urodziło się dziecko. No i moja babula zawsze mówiła, że najszczęśliwsze dzieci to te, które są zrobione w miłości. To jest tak jak ciasto pieczone z miłością, tak? Tak jakby, że to jest tak jakby to... To są emocje, to jest to oczekiwanie, to jest ta radość, to jest ta pierwsza chwila. Ja ci powiem, że my zawsze dążymy do czegoś. Prościej dojść do przedmiotu niż do drugiego człowieka. I na przykład niektórzy zamieniają sobie bliskość drugiego człowieka, uciekają w drogę zawodową, znajdują sobie inny cel, bo człowiek musi się realizować. I ja uważam, że to, co powiem, to będzie może trudne i niezrozumiałe. Znam dużo osób, które się realizują w życiu bez miłości, bo się jej po prostu boją i w tym momencie skupiają się na miłości w stosunku do siebie samego. Bo to jest trudne do zrozumienia. Znam takich parę osób, które mówią, że ja nie mogę kochać kogoś, bo ja nie dam rady. Ja muszę się skupić na sobie. I wtedy zawsze trzeba zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ta osoba jest zainteresowana, co to się stało, dlaczego tak się czuje. Ja uważam, że to jest czasami pancerz nałożony różnymi traumami. Ja kiedyś rozmawiając z mężczyzną, który mi powiedział, że ja nie umiem kochać, ja zmieniam kobiety, niech pani mi pomoże, ja wiem, że krzywdza zatrzymać się nie potrafi. To on po prostu zaczął cofać się wstecz, mówię, co to do tego, jestem dorosłym człowiekiem i tak dalej. Nie, cofnij się, jak byłeś dzieckiem. No i wtedy rzeczywiście przypomina sobie bardzo cierpiącą swoją matkę, którą ojciec strasznie zdradzał. I on podświadomie doszedł do wniosku sam, to może być bardzo prosty wniosek, że on po prostu krzywdził kobiety, bo kobieta obca skrzywdziła jego matkę. Że on nie nazywał tego, że on robił to, co jego tata. On po prostu rozbijał tak naprawdę rodzinę, bo kiedyś ktoś zabrał jej, jego matce, poczucie bezpieczeństwa i rozwalił rodzinę, tak? My nie wiemy czasami, dlaczego nasze zachowanie jest takie, a nie inne, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o miłość i wracamy do tematu miłości, to jak ja patrzę na osoby, które do mnie przychodzą, 90% pragnie czuć, że są w czyichś ramionach. Dlaczego mówię w czyichś ramionach? Bo oni sami tulą te osoby. Natomiast nie każda osoba jest też odwzajemniana, nie zawsze ta miłość jest i jak ktoś komuś życzy ci miłości, to rzeczywiście powiedziałaś piękną rzecz, tej wzajemnej miłości, żeby to szło w dwie strony, bo tak dużo z powodu miłości osób, moja, wrócę do swojej babci, mówiła, człowiek traci rozum, człowiek traci życie, bo miłość zawsze była tą energią, która potrafiła jak wskrzesić, tak i zabić. Wojny zaczynały się, wrogość budziła się w rodzinach, tak? No poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że chyba jedno z takich trudniejszych dla nas sytuacji, jeżeli ktokolwiek to przeżył, to jest przeżycie odrzucenia, jeżeli pokochasz. Tak, pokochasz, a te ramiona się nie otworzą dla ciebie, więc cierpisz wtedy z powodu odrzucenia. I teraz pytanie brzmi, jak często my odrzucamy samych siebie.
jak często jest tak, że nie akceptujemy samych siebie, jak często jest tak, że właśnie ty mówisz o przytuleniu, a my sami nie potrafimy sobie dać tego utulenia. Nie potrafimy dać utulenia i my na ogół nawet sobie wybieramy czasami takie kierunki, że idziemy pod prąd. Wiele znaków widzimy, czy druga osoba reaguje na nas tak, jak my chcemy. Często jest tak, że z góry widać, że się nic nie dzieje w tym kierunku, żeby ta miłość była prawdziwą miłością, a nie jednostronną. I wtedy od wieków ludzie mówili, co zrobić, żeby mnie pokochał, tak? Ja uważam, że to jest najstraszniejsze, co można zrobić, to próbować drugiego człowieka przywiązać do siebie na siłę. Miłość to wolność. Tak, miłość to wolność i wiesz, tak naprawdę ty przyniosłaś mi piękną herbatę, tak? Księżycowa. Tak. Moc, tak? Księżycowa moc. Tak. A ja ci powiem, że od wieków osoba szukała takiego zioła, żeby napoić i się rozkochać, tak jakby w sobie kogoś. Ja uważam, że w tym momencie można powiedzieć, że miłość budziła czasami w osobie, która jest zakochana, również te emocje bardzo trudne, nawet niemalże straszne, ile podłości się robiło w sposób taki, podchodziło się do partnera, żeby na przykład przekracza człowiek, który kocha i miłość doprowadza go do szaleństwa, przekracza wszelkie granice, jako granice sumienia, granice prawdy. To jest temat, wiesz, bardzo szeroki. Mi się wydaje, że wszystkie kolory świata w tej miłości są włożone do środka. Od tych pięknych barw do tych ciemnych barw. Miłość jest energią, która po prostu no, rządzi światem. Mówi się o tym, że miłość obok wdzięczności to są dwie takie emocje, które mają wielką moc i nawet niektórzy stawiają znak równa się pomiędzy miłością a wdzięcznością, tak jak pomiędzy pokorą a mocą. Ale jeszcze wyżej tego jest właśnie radość. Jest jeszcze cel naszego życia. A teraz mam wrażenie, że my nie tylko jakby zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo tęsknimy za tą miłością, ale myśmy zapomnieli też o tym, że celem życia jest radość. Że celem życia jest radość. Nasi przodkowie o tym wiedzieli. Nasi przodkowie wiedzieli o tym, że chociaż wielu rzeczy nie mieli, tak jak moi dziadkowie, nie mieli łazienki, toaleta była na zewnątrz i przeżyli wojnę i ich pierwsze dziecko zmarło w wieku roku na zapalenie płuc. Zresztą nam się nie mieści w głowie teraz obecnie, żeby zmarło dziecko na zapalenie płuc. To oni potrafili się radować. I wychodziło to im często dużo bardziej i lepiej niż w obecnym czasie. Bo byli razem i mieli zaufanie. Wiesz, najtrudniejsza sytuacja jest taka, że my jesteśmy coraz bardziej niepokorni. Mi się wydaje, że ta pokora wewnętrzna, ta czasami akceptacja bardzo trudnych wydarzeń, bo każde trudne wydarzenie w naszym życiu to jest takie szlifowanie nas na żywca. No jak to ładnie brzmi. Każde trudne wydarzenie w naszym życiu to jest szlifowanie nas na żywca. Tak, a potem człowiek, jeżeli da się odszlifować tak do końca, to wtedy szuka tylko słońca i już jest sam światłem, tak? I to nie są jakieś za wysokie myśli nasze, tylko chodzi o to, że my ból odbieramy jako kara za coś, a czasami tak nie jest absolutnie. Czasami dziecko się rodzi, matka w bólu, tak? To nie jest kara boska, że ona rodzi i krzyczy i cierpi, tylko to jest proces. I dojść do takiej doskonałości, każdy z nas jest w procesie. Jakiś proces już jest za nami, który tak jakby coś zrealizowaliśmy w swoim życiu. Ja ci powiem, że jak ja poznałam mojego Adasia, miałam 19 lat. Ja byłam dziewczynką z Gruzji, mieszkającą podczas studiów w Kijowie i ja ci powiem, że ja bardzo wierzę w to, że miłość to też jest przekazywana energia taka spojrzenia. Ja go zobaczyłam rok wcześniej, zanim go poznałam, ale nie w swoich wizjach, w rzeczywistości. Zbiegał po schodach, przyjechał do mojego akademika, mieszkał w moim akademiku wtedy w Kijowie. I powiem ci, że minęliśmy się i ja pomyślałam, Boże, ja zobaczyłam taką błękitną bluzę na nim, wysoki, nie zwrócił na mnie w ogóle uwagi, poleciał się, nie z naszego akademika chłopak, wiesz. Za rok poznaliśmy się, jak zobaczyłam go, to ja poczułam, wiesz, tą miękkość w kolanach. Przecież nie znam człowieka, tak, ale to jest takie coś poza mną i pomyślałam sobie, Boże, to ten chłopak, wiesz, ponownie, ja go widzę i zrobił na mnie takie wrażenie. I powiem, że bardzo często jest tak, że osoba zabrania sobie patrzeć i widzieć.
widzieć i czuć. Bo nam się wydaje, że tak, no nam się wydaje, że nie patrzę, po prostu patrzę, bo nawet patrzę i nie widzę. Bardzo często coś leży i ty nie wiesz, że ono leży niemalże pod nosem. Tak, jakby było zakryte. Tak. I my bardzo często w relacjach z innymi osobami widzimy, co chcemy. Bo na przykład ktoś powie, ale miała spojrzenie, ktoś powie, fajna kiecka na niej była, albo zobacz, jakie buty miała fajne, albo popatrz, brakowało guzika, tak? Każdy widzi co innego. I ja powiem ci, że ja, jeżeli chodzi z mojej strony, to było tak ogromne uczucie takiego wstrząsu wewnętrznego, zrobiło na mnie takie wrażenie, pomyślałam, że aż po prostu zaparło mi dech i ja byłam pewna, że to jest coś bardzo ważnego. Jeszcze nie widziałam w tej sekundzie, w tej pierwszej sekundzie, gdy go zobaczyłam, że to będzie mój mąż, ale ja, wiesz, to jest głos intuicji. Intuicja robi wiele, wiele, daje nam znaki w ciele. Ja pamiętam, jak pani Renia, którą poznałam, znam i bardzo ją szanuję, bo opowiadała mi historię swojego poznania się z mężem. Powiedziała, że cały czas jeździła z nim autobusem i któregoś razu tak stanęła obok niego, on jej nie zauważył i wyobraziła, tak rękę postawiła, że mają obrączki. To był jej mąż. Za jakiś czas oni się poznali i to, jak ona mi to opowiadała, to po prostu dla mnie to była taka wstrząsająca się historia, wiesz, bo ona mówi, ona to czuła. To było poza nią, więc tak naprawdę miłość to jest taki wewnętrzny nadajnik w drugim człowieku, który ona wyczuła go, wiesz, ja wyczułam ten nadajnik w Adamie moim. Natomiast mnóstwo takich historii znam, kiedy wielokrotność była takich historii, kiedy przychodzi dziewczyna z chłopakiem do domu, a ostatecznie to będzie mąż jej siostry, tak? Bo każdy człowiek przekraczając próg twojego domu przychodzi w jakimś celu. Nawet mam takie historie, kiedy mówię, że zobacz, ona mi odbiła. Ja powiedziałam wielokrotnie, zobacz, ale ty nawet go nie lubiłaś. Po prostu przyszedł i ty się uśmiechałaś, no kolejny przyszedł tutaj się o mnie stara, pokazać rodzinie, że tak, tak mnie wszyscy chcą. On zobaczył jej siostry i po prostu stanął i nie mógł odejść. Zapomniał, do kogo przyszedł. I tak jest, bo miłość daje wiele znaków. Czasami osoba specjalnie się spóźni gdzieś, no, znaczy specjalnie w cudzysłowie, tak? Nie wie, że ona się spóźniła na te zajęcia, ktoś ją podwozi albo coś się dzieje. Przeznaczenie układa swoje puzzle, które ostatecznie ułożą się w określony obraz, tylko trzeba nie załamywać się, jak coś nam z rąk wyleci, bo może ponownie trzeba wrócić w miejsce, skąd się tamto brało, a tam już co innego stoi, tak? Tak jakby do wzięcia. Nas życie takimi pokrętymi drogami czasami do radości, do szczęścia doprowadza. Czasami też przez cierpienie, ale ktoś kiedyś tak pięknie powiedział, że gdybyśmy wiedzieli, na jak wiele rzeczy nie mamy wpływu, to byśmy się tak nie stresowali, nie lękali, tylko więcej byśmy ufali również temu przeznaczeniu. Ja bym ci jeszcze powiedziała tak, że ja inaczej bym powiedziała, tak, ja odpuszczałabym rzeczy, na które nie mam wpływu, ale ja uważam, że każdy człowiek w moich wizjach na przykład ma swój procent wpływu na swoje życie. Ktoś ma 30, ktoś ma 50, ktoś ma 70%. Czasami nie pójście albo zrobienie czegoś na złość, nie pójdę, bo jestem rozzłoszczona, albo na złość zrobię, totalnie zmienia mapę naszego życia. Nam się wydaje, że jak ma być, tak będzie. To nie jest prawdą. Ja zawsze dawałam taki przykład, dam go ponownie, że jeżeli człowiek skłamał, mija czas, on zapomni, co wymyślał. I co wymyślił, tak? I po prostu i wtedy wygada się, powie co innego. Człowiek sam sobie jak pająk czasami takie różne sieci, nici plecie. Trudno z nich wyjść. I ja uważam, że właśnie jeżeli w związkach, w miłości, w emocjach, w uczuciach zaczyna się dziać tak, że była miłość i nagle wkradła się duża nieprawda, obojętnie z jakiego powodu, to zaczyna się po prostu burzyć ten wewnętrzny stan zaufania, miłości. Na przeznaczenie mamy my też wpływ, bo przeznaczenie dla mnie to, ono wpływa na nas, a my na niego, my go zmieniamy. Bo wyobraź sobie, jeżeli jest kobieta w ciąży i decyduje się, mam taką, nie jeden raz była w moim gabinecie sytuacja, że widziałam, że na przykład osoba musiała z różnych powodów zrezygnować z ciąży. To był powód choroby, albo zrezygnowała, bo to była przemoc seksualna i była w ciąży od kogoś, kogo nie akceptowała. Czasami ze strachu przed rodziną zrobiła decyzję, że usunęła dziecka, bo się bała rodziców, jak będzie przyjęta w otoczeniu. Czy tak jakby albo zostawiona przez chłopaka. Okazuje się, że nie był wolny, ma rodzinę. Więc różne sytuacje. Nigdy nie wolno nikogo oceniać. Ale to nie jest tak, że ona nie wpłynęła na swoje życie. Ona
sama ta osoba, jeżeli zdecydowała się na własnych nogach, poszła do gabinetu, ona zmieniła przeznaczenie. Na własnych nogach tam doszła i to była jej decyzja. Sytuacja trudna, ale wybór był jej. Za 20 lat ona może nie pamiętać i nie chcieć pamiętać tego wydarzenia, a inna ciężarna, wchodząc do gabinetu obok, ma 20-letnie dziecko. Zmieniło się bardzo wiele. I to jest jedna decyzja, jeden krok, jeden wybór. Moja znajoma powiedziała, słuchaj, mieliśmy ciotkę w rodzinie, która non-stop robiła afery, awantury i tak dalej. Ona dzwoniła do jednej swojej siostrzenicy. Źle się czuję, wezwij lekarza, albo przyjedźcie, zawieźcie mnie do lekarza. Już nikt nie chciał z nią mieć do czynienia. Do drugiej siostrzenicy. Trzecia nie odebrała słuchawka, a rano okazało się, że już nie żyje. Czyli tyle krzywd robiła za życie innym, że w momencie, kiedy to są takie koła ratunkowe, czym więcej robisz dobra, tym więcej tego dobra, tym więcej tych okien się otwiera tak naprawdę, bo ludzie są wdzięczni. Jak człowiek jest niewdzięczny, to znaczy, że jego dusza boli. Tylko żal, nienawiść, to są obolałe dusze. Kiedy człowiek nienawidzi, to on też cierpi, bo żeby nienawiść w sobie trzymać przez lata, nienawidzieć kogoś, to on musi ile w sobie tej całej nienawiści hodować, jaka biochemia jego własnego organizmu jest. Człowiek myśli, że to jest coś, co w niego weszło i go męczy. Nie, to jest to, co się w nim buduje cały czas. On musi ją karmić wspomnieniem ciężkim tą nienawiść. Użalaniem się, dlaczego mnie to spotkało. Tak? Tak jakby złe życzeniem, tak, bo i ja chcę powiedzieć, że żeby przyciągnąć miłość, to trzeba również otworzyć... Emanować miłość. Tak, pielęgnować, tak, emanować miłością. Tak jakby jak światło jest zapalone, to ono jest też takim znakiem, że ktoś wie, że w tobie jest to światło. Jak jest zagubione, to on wie, że szuka ciebie, tak? To tak jak kiedyś dawniej w niejednej bajce było. Zgubił się człowiek w lesie, wlazł na najwyższą sosnę. Zobaczył, gdzie w dalekim domku światełko się świeci i zaczyna tam w tamtą stronę iść. Tylko jak jesteśmy w takim miesiącu napełnionym miłością, kultura nasza jest taka, że wchłonęła kulturę daleko zachodnią i walentynki to jest taki piękny czas, kiedy człowiek znalazł moment, żeby wyrażać uczucia. Uważam, że każdego dnia trzeba myśleć o tym, że to nie tylko 14 lutego, ale każdego dnia można mieć powód, żeby sprawić przyjemność osobie, na której ci zależy. Ja kiedyś przyszła do mnie pani o laseczce. Wiesz, widać było, że ona bardzo o siebie dba. Ponad 80 lat, włosy nakręcone, chyba na wałkach spała i przyprowadził ją taki starszy pan. I przyszli do mnie nie w związku ze sobą, on jej krzesełko podstawił, to była para, to było małżeństwo. Oni się o wnuka martwili i powiedzieli, że oni nie wiedzą, jak pomóc chłopakowi, bo w nałogi wszedł i jest takim dobrym chłopcem. Mówi, panie, zobaczy, przyniesie takie zdjęcie komunijne swojego wnuka i tak dalej. Mówi, chcemy mu pomóc, bo rodzice go z domu wygonili. Więc jeżeli patrzeć, potem patrzyłam na całą historię, to rodzice nieprzypadkowo go wygonili, bo dostali taką radę od terapeuty, że muszą odciąć całkowicie kontakt, bo to już się zrobiło bardzo toksycznie i chłopak coraz bardziej, terroryzując rodziców, no swoje zdrowie na zero sprowadzał i psychikę swoich rodziców. I powiem ci, że patrząc na nich, oni nie przyszli, że co to będzie, dlaczego, co mamy zrobić, żeby mu pomóc, rozumiesz? Ale chcę powiedzieć taką rzecz, między nimi była ogromna harmonia. I wiesz, to co mnie najbardziej wzruszyło, jak oni powiedzieli, zawsze rozmawialiśmy z dziećmi, ale nasze dzieci nie mają czasu rozmawiać ze swoimi dziećmi. I to był, i wiesz, i oni nie obwiniali nikogo, tylko mówi, czasy są takie, nie wiemy jak pomóc. I ty wiesz, historia zakończyła się akurat dobrze, bo to jest tak jak w serialu z brazylijskim, chłopak poznał już w ośrodku na odwyku, był dziewczyna, która była na odwyku. Zakochali się w sobie, ale powiem ci, że tak, zakochali się w sobie, ale powiem ci, że wszyscy dookoła uważali, że to jest związek zbudowany na bombie, ale no, że może ten nauk z powrotem wchłaniać, ale z drugiej strony uważam, że nikt nie ma prawa nie dać im szans. Oczywiście. I tutaj czas pokaże, że są obydwu świadomie, tak jakby patrzą, że mają ten problem. Wiesz, ja myślę, że to jest kwestia przeznaczenia, żeby trafić gdzieś, żeby też w tak ciężkim miejscu znaleźć swego, ale z drugiej strony
na tyle byli razem przesiąknięci tymi wszystkimi emocjami i walczą z tym samym smokiem, więc może akurat trzeba wierzyć i warto wierzyć, że im się akurat w tym wypadku uda. Najważniejsze, że oni sami sobie dali szansę. Tak, dali sobie szansę. I zawierzyli w to, że po prostu mogą zaufać miłości. A Ido, za chwilę rusza twoja potęga obfitości, ale tym razem z dodatkiem takim na okoliczność walentynek, tego niezwykłego miesiąca, bo znamy twoją potęgę obfitości, ale ona teraz będzie bogatsza o właśnie kilka godzin o miłości. No tak, prawie 8. Potęga obfitości to jest taki kurs, który nagrałam z myślą o tym, żeby znaleźć drogę do samego siebie. Mm. To jest, tak jak już nieraz rozmawiałyśmy z tobą, Agnieszko, na ten temat, że to jest taki kurs nagrany z moimi babkami i prababkami, bo tak naprawdę w tym kursie jest mądrość moich przodków, również moja własna praca z mojego gabinetu, w którym pracuję, czyli to są różne historie, które wydarzały się na moich oczach, również cuda, które widziałam swoimi oczami, jak człowiek, tak jak opowiadałaś, zdrowiał, a nie miał szans na to, żeby wyjść z pożaru, tak, a wyszedł. Mm. I modułów jest bardzo dużo. Tam jest o tym, jak pożegnać żal, jak obudzić w sobie intuicję, o więzach i węzłach rodzinnych, jak można być rozwiązanym, czyli tak naprawdę poczuć wolność i nie być dzieckiem, które cały czas pamięta toksyczne wpływy bliskich ludzi. Chodzi o konkretne przypadki, tak? To nie chodzi o, że każda rodzina jest toksyczna, absolutnie nie o to mi chodziło, tylko o to, jak się czujemy w różnych wspomnieniach, emocjach, które są budowane w nas i odbudowywane. No i nie zabrakło miejsca oczywiście do modułu, który jest o miłości i niemiłości. Więc tak jak ja niedawno zastanawiałam się, czym dla mnie jest miłość, to jest tak naprawdę całym światem. Bo ja uważam, że to jest podstawowa, najważniejsza energia, bo z miłości buduje się, tak, buduje się cała rodzina, tak? To są jak w korzeniach drzewa genealogicznego nie ma miłości, to się to odczuwa i to się niesie na sobie i czasami warto tak podlać te korzenie dobrą myślą i wdzięcznością za to, że jesteśmy, nie mieć żalu do tych, którzy nie umieli między sobą się dogadać, nie oceniać. Moim zdaniem to jest tak jakby powrót do takich starych mądrości. Ja myślę, że wszystkie elementy w naszym życiu, które są wokół nas, czyli różnego rodzaju uczucia, ludzie, czas, my nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak czas mocno wpływa na nasze życie. I nie chodzi mi o fakt starzenia się, tylko dojrzewania. My całe życie, aż od początku do śmierci, dojrzewamy do najważniejszej miłości, tak? Do pokochania, odpuszczania i mi się wydaje, że kiedyś usłyszałam coś takiego bardzo mądrego, że jeżeli człowiek żyje w miłości, to mało z czego ma się spowiadać. Bo wtedy nie krzywdzi, bo widzi miłością, daje miłością. Tak, to podobne zdanie usłyszałam, że jeżeli mówisz prawdę, to a propos tego, jak mówiłaś, jak trudno jest w miłości, kiedy nie mówimy prawdy. Kiedy mówisz prawdę, to nie musisz pamiętać, co powiedziałaś. To prawda i mi się wydaje, że w miłości miłość kocha rozmowy, wiesz? Jak ludzie milczą, to przestają się komunikować. Oczywiście, że ważny jest dotyk ciała, ważne jest spojrzenie, ważny jest głos, tembr głosu, zapach drugiego człowieka. Słuchaj, niemiłość, ja tylko jedną rzecz zdradzę. Niemiłość to wtedy również, kiedy druga osoba przestaje o siebie dbać. Bo kiedy ktoś się zakochuje, to co robi? Kwitnie. Kiedyś wszedł do mnie mężczyzna i mówi tutaj, płakał, wiesz, powiedział, że nie chce mu się żyć, bo cała jego miłość to są jego córki, jego żona, a jego żona ma zimne spojrzenie. On był bardzo wrażliwym człowiekiem i powiedział, że ona nie widzi mnie. Ona nawet absolutnie, ona nie świeci się. Mówi, że ale kiedy wychodzi na zewnątrz do kogoś, to odstawia się na bóstwo, wraca do domu, gaśnie. I on mówi, tak, ona mnie nie kocha. On to odebrał w stosunku do siebie, że ona nie kocha mnie, ona taka nie była w stosunku do mnie. I mi chodzi o takie spostrzeżenie, to jest prawda. Wiesz, ja taki temat dotknę bardzo dziwny może. Jak
dawniej się zakochiwało, to mówiło się, a piórka czyście, tak, co pachnie, wypachniało i tak dalej. A kiedy człowiek rzeczywiście mówi tak, nawet ona tak robi, że ja nie zastanawiam się, czy dotknąć. Czyli ona nawet mówi, smaży rybę, robi coś, ona się nie przebiera, ona tak chodzi. Ona... Chodzi o to, że człowiek już ma inny zapach, on nie chce użyć złego słowa, on nie chce wabić, on nie chce kwitnąć, pachnieć, podobać się nie chce, tak? Tak jakby na odwrót, chce być odrzucany bardzo często. I doszło do tego, że no niestety zaczął być tak podejrzliwy, że zaczął grzebać w korespondencji, zobaczył w samochodzie schowane piękne szpilki. Po prostu było życie w życiu, tak? Pojawiło się drugie życie. Czyli próbowała za wszelką cenę wywołać w nim niechęć w stosunku do siebie. Ale zabrakło jej odwagi powiedzieć, że słuchaj, nasza droga doszła do jakiegoś momentu, szliśmy razem, a teraz jest czas, żebyśmy poszli swoimi drogami. Wiesz, bo taki wewnętrzny egoizm czasami też jest, że ktoś mówi, niech on sam odejdzie, żeby ludzie nie powiedzieli, że to ja go zostawiłam, będą mnie obwiniać, tak? Mhm. Ile razy była taka sytuacja w moim gabinecie, kiedy osoba dawno już miała swoją drugą połówkę gdzie indziej i mówi, ja nie zostawię go, bo ja nie chcę, żeby o mnie mówili źle. Czyli ona wszystko wie, tylko zależy jej na opinii innych ludzi, żeby nikt się nie domyślił, niech on sobie pójdzie, niech on wyjdzie, tak? Tak jakby my też chcemy wydumaną prawdę o sobie pokazywać innym ludziom, tak? Nie tą prawdę prawdziwą. A kiedy człowiek jest bardzo otwarty i cała prawda na zewnątrz, jak moja klientka przyszła i powiedziała, że ma największy konflikt z córką, bo córka pokazała ojcu zdjęcia, gdzie ona na wyjeździe z innym mężczyzną. I córka jej powiedziała tak, mamo, ja kocham ciebie nad życie i chcę, żebyś ty była sobą, a tacie powiem prawdę, bo kocham jego, nie chcę, żebyś go okłamywała. I wiesz, kto najwięcej stracił w tej sytuacji przez parę lat? Córka. Córka. Tak. Ona powiedziała, że ona nie może patrzeć, jak w domu żyją w kłamstwie. Mm. To matka powiedziała, że lecząc się na problemy trawienne u psychologa, córka się totalnie zmieniła i że tak jej sprali mózg, że ona po prostu teraz wszystko, co myśli, mówi na głos i nie szanuje woli rodziców. Nie powinna się wtrącać w życie dorosłych ludzi, decydować za nich. To oni mają decydować o momencie, kiedy powiedzieć sobie prawdę. Ja w tym momencie powiem ci tak, oczywiście znajdą się zwolennicy, że powiedzą, że dziecko nie powinno się wtrącać, a to była młoda kobieta już, ich córka. No i znajdą się ci, którzy powiedzą, że córka miała rację. Uważam, że córka bardzo cierpiała, widząc, że dom jest rozdzielony na części i w tym domu dawno już wielka rzeka łez płynie i dwa brzegi, na którym ojciec stoi z wędką i na którym matka stoi, czekając na nowy statek, tak? Chodzi o co? Żeby żyć w prawdzie, to wtedy się żyje w miłości, wiesz? Chodzi o związki w tym momencie. Ile ja znam takich związków, kiedy naprawdę jest dosłownie kryzys i wychodzą z niego i są jeszcze lepsi dla siebie, wiesz? Bo sprawdzeni. Mhm. Ja mam taką kobietę, która przychodzi do mnie od lat i mówi tak, złapałam męża na zdradzie, popatrzyłam na niego i powiedziałam tak, idź się umyj, zapasz kawę, pogadamy, a pani niech sobie idzie do domu. I on był w szoku, wiesz, siedzieli, gadali, rozstali się na pół roku, za pół roku przyszedł zamiast rozwodu, są znowu razem i ona mówi do mnie tak, wie pani co, to było raz, pomyślałam, że tak go kocham, dam mu wolność. Nie widziałam, że umiem wybaczyć. To powiedziała. Właśnie to robi miłość. Miłość czasami robi coś, że człowiek ma swoje zasady i nagle ten, który mówi nigdy w życiu nie wybaczę, nigdy na próg domu nie wpuszczę ponownie, wybaczę, wiesz? Tak jak miłość i wszystko wybaczy. Tak? Jak bardzo kochasz, to wybaczysz. Tak, ja uważam, że ale czasami, wiesz, to jest ważne bardzo. Czasami trzeba wybaczyć, a czasami człowiek wchodzi w doświadczenie, że na własnej skórze musi wszystko sprawdzić. Dlaczego mówię czasami trzeba? Czasami naprawdę ktoś się pomyli, bo myślimy, że każda zdrada jest to naprawdę wielka zdrada. Ja pamiętam, jak moje klientki, mąż dostawał SMS-y od kolegi, że jak mnie zdradzisz, to ja zdradzę ciebie. Ona znalazła, ta żona, te SMS-y i zaczęła gnębić męża. I on powiedział tak, słuchaj, nie wiem, nie pamiętam, co to było. Przysięgam cię na wszystko. Obudziłem się, obok mnie jakaś pani śpi. Bo byli tacy pijani. A kolega po prostu w taki sposób funkcjonował, że na wyjazdach szkoleniowych, służbowych sobie bawił się. I ona mówi, ja wybaczyłam mężowi. Ja nie wiem, co on robił, ale wierzę w to, że był bardzo pijany. Ale z drugiej strony ona mówi tak, nigdy w życiu, znamy się od 11 lat. Cienia podejrzenia nie widziałam za nim i w nim. I wiesz, ona
z mamą do mnie przyjechała i mama jej chyba tak bardzo lubi zięcia, że ta mama wtrącała się co sekundę w rozmowę. On na pewno nic nie zrobił, on na pewno nic nie zrobił. Wiesz, to nie była nienawiść, tylko patrzyli na niego jako na człowieka, który wierzyli, że nic nie zrobił. Tak? Ale powiem ci, że to jest bardzo ważne, nie stracić zaufania. I z drugiej strony nadal do mnie przyjeżdżają i drugie dziecko mają i żyją sobie dobrze. Ale mówię, że mąż jedną zasadę ma teraz, że musi sprawdzać, z kim się bawi, gdzie się bawi. To jest też z kim człowiek się zadaje, tak? Bo o tym, że kolega bardzo lubił się bawić, to on wiedział. Nie mogę powiedzieć, że mamy prawo kogokolwiek oceniać, powtarzam to. Każdy jest kowalem swojego losu, ale z drugiej strony bardzo dużo zależy w naszym życiu od tego, kim się otaczamy. Jesteśmy tym, co jemy, pijemy, myślimy, czym oddychamy i kim się otaczamy. To prawda. I kim się otaczamy? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o miłość, jak jest osoba, która chce poznać swoje szczęście, jest to otoczenie osób, które są samotne i cały czas na wszystkich nagadują, oceniają, to ona nie pozna nikogo. Bo wtedy jest, moja babula zawsze powtarzała, że jak jest grupa wdów, one nie dadzą koleżance wyjść z tego kręgu, bo za każdym razem przypomną jej o takich rzeczach albo będą ją straszyć takimi rzeczami, które gdzieś tam w jej głowie, w jej emocjach, w jej życiu, w jej sercu jako trauma siedzą, nie wypuszczą z tego kręgu. I to jest trochę prawda. No, więc siejmy miłość, bo wtedy tą miłość zbieramy i to jest niesamowite. My tej miłości będziemy siać bardzo dużo już 18 marca, bo będziemy na kongresie niezwykłym Poczuj kobiecą moc, to właśnie a propos mocy nie tylko naszych babć i innych kobiet, bo będzie właśnie Aida Kosojan-Przybysz, będzie Aga Maciąg, będzie Beatka Sadowska, będzie Aneta Hregorowicz-Gorlo, ja też będę. Będzie wspaniały też koncert i w ogóle myślę, że będzie tam dużo, dużo dobrego się działo. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wejdźcie na stronę Poczuj kobiecą moc. Tam można zdobyć bilety, a wiem, że połowy już nie ma. Nie wiem, jak to będzie, jak będzie emisja tego odcinka, ale wiem, ile kobiet, wiesz, co było niesamowite. Aido, w momencie, kiedy myśmy to już ogłaszały, między innymi z Agnieszką Maciąg, właśnie, że zapraszamy bardzo serdecznie, że to takie niezwykłe wydarzenie, bo do tej pory spotykałyśmy się na warsztatach, gdzie tych miejsc była ograniczona ilość. No nie było ich dużo. A te osoby, które organizują to wydarzenie, teraz w planie takiego serca miały to, żeby właśnie tych osób pojawiło się więcej, żeby dać szansę na to, żeby po prostu tych osób było jak najwięcej. To jest wspaniałe, bo im więcej nas, tych pragnących siać miłość, tym lepiej. No tak, żeby poczuć tę kobiecą moc, to tych kobiet musi być więcej. Co prawda mężczyzn też oczywiście zapraszamy, prawda? Bo panowie tak muszą wiedzieć, co czują kobiety i jak wzmocnić ich energię wewnętrzną, tak? Dobrym słowem, emocjami, myślami, działaniem, obecnością. Ja chcę powiedzieć, że kobieca moc to nasz wysoki poziom intuicji, otwartości i jesteśmy matkami, żonami, partnerkami, babkami, opiekunkami, tą szyją, tak? Architektkami dnia codziennego. Mi się wydaje, że cała księga wiedzy i moc jest w naszej tej więzi pępowinowej od naszych babci, parababci. Ja też na swoim wykładzie dotknę ten temat, że tak ważne wiedzieć, skąd przyszliśmy, tak? Ważny jest ten punkt, ten start, ten moment, bo czasami warto właśnie tam wrócić po miłość, po siebie, po prawdę o sobie, bo tak wiele tajemnic przed nami, tak wiele pięknych rzeczy, które dopiero będą się rozwiązywały i żebyśmy po prostu miały w ręku największe narzędzie, które jest właśnie miłością. Tak. Jak robimy coś z miłością, to życie sprzyja, szczęście sprzyja. Oczywiście trzeba zdawać sobie z tego sprawę, zresztą w rozmowie już dotknęłam, że miłość ma bardzo wiele barw, bardzo wiele odcieni, bo miłość w każdym z nas ma inną twarz. I ja myślę, że, ale grunt jest taki, że miłość to jest energia przede wszystkim skierowana do siania dobra. Tylko
ta miłość, która jest wzajemna, ja myślę, że człowiek też powinien się nauczyć tej wzajemnej miłości. Tak jak powiedziałaś, wdzięczność i wdzięczność nas otwiera na obfitość, a radość jest celem naszego życia, a miłość jest naszym paliwem. I myślę, że tej miłości, wdzięczności, a radości to na pewno nie zabraknie 18 marca. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Ale to wydarzy się w marcu. A z kolei, jeszcze gdybyś, Aido, zdradziło dokładnie, od kiedy do kiedy będzie można zakupić twój kurs Potęga Obfitości właśnie z okazji lutego, miesiąca miłości, ale pragniemy tę miłość siać każdego dnia. W których dniach można wejść na stronę Potęga Obfitości i właśnie kliknąć, aby zaopatrzyć się też w ten moduł o miłości. To znaczy, że ci, którzy już mają Potęgę Obfitości wykupioną, to ten moduł dostają w prezencie, a od 12 do 19 lutego znowu można będzie nabyć kurs Potęga Obfitości. Zresztą ja przygotowałam taki cytat nowy o miłości. Czyli dokładnie wydaje, to jest, wiesz, to jest niesamowite, bo to jest dokładnie w tym okresie walentynkowym, przed, czyli jak to mówią, w oktawie. No tak, pomyślałam tak, że to miłość, to energia szyta na miarę, ubiera twoją wyjątkowość w radość. I ja myślę, że właśnie jest taki moment ubierania naszej wyjątkowości w radość i otworzenie się na uczucie. Uśmiech przyciąga uśmiech. I nic nie kosztuje. I mi się wydaje, że właśnie jak więcej się będziemy uśmiechać do ludzi. Ja powiem ci, że ja w Boże Narodzenie, wychodząc z siatkami do samochodu, zobaczyłam kobietę przy otwartym bagażniku, i która tak śpiewała kolędę na głos, ja aż tak zajrzałam, ona się uśmiechnęła i mówi: święta. Ja mówię: pięknie pani śpiewa, zrobiła pani dzisiaj piękne wejście w nowy dzień. Wiesz, ona po prostu na głos śpiewała to, co jej w sercu gramy. Z mężem tak popatrzyliśmy, uśmiechając się na siebie. Właśnie, wiesz co, ja tak wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że to my tworzymy święta i to my budujemy te świąteczne dni. To my wnosimy bukiet kwiatów bez okazji, a okazją jest samo życie, wiesz? Okazją jest samo życie. Tak, i ja myślę, że to my pieczemy ten chleb, zapach chleba to jest powrót do korzeni i gdzieś te kubki smakowe i ta energia naszych przodków wtedy w nas się budzi. Ta czystość, jak przyszłaś i uśmiechała się, że w zlewie. Tak. Teraz słuchając to Potęgi Obfitości. To cały czas powtarzam, bo ja mam Potęgę Obfitości. Tak, a Ida powiedziała, że nie można. I ja już czasami padam, ale mówię, trzeba oczyścić zlew, bo nie można. Przed pójściem spać, bo kochani, tam są też moduły o domu, o przedmiotach, o sprzątaniu w domu, tak jakby o naszym życiu. Tak naprawdę ten kurs to jest cała prawda o życiu. O życiu, o powrocie do siebie. Tak pięknie powiedziałaś, że jak pokochać siebie, wrócić do siebie. Kuba Badaś śpiewa taki piękny utwór, wracam do siebie. Tak, ja uważam, że powrót do siebie tamtego, który śpi się, uśmiecha, jak płacze, to takimi prawdziwymi łzami, bo jeszcze to wszystko jest takie prawdziwe, niepowstrzymywane. Ja ostatnio trafiłam na taki filmik, gdzie dziecko powiedziało tak: dlaczego dorośli nie dajecie się dzieciom wypłakać? Bo jak my nie będziemy mogli wypłakać to, co nam siedzi na serduszku, to my nie będziemy zdrowi. I ja po prostu byłam wzruszona tym dzieckiem. Czyli to dziecko swoimi słowami, takie przemyślenia w tym dziecku były, że ja czasami muszę popłakać. Ale nie tylko dziecko. Ale ja chcę powiedzieć, że czasem ktoś mówi: weź się w garść, nie płacz. Nie. Musisz, każdy z nas musi wiedzieć, że to my, nosząc w sobie różne emocje i różne wspomnienia, to my ubarwiamy, oczyszczamy lub zanieczyszczamy wszystko, co jest takiego w tym dzbanie, w tej duszy. Jak mówią, co w duszy gra u każdego co innego. Ale te łzy to z kolei wspaniała droga do serca. Ja uważam, że to taka rzeczka, czasami taki strumień, po którym to płyniemy jak małe łódeczki do przodu, i czasami trochę popłakać to też trochę wydalić z siebie te toksyny. Ja mówię, że dusza też ma pęcherz moczowy i potrzebuje wydalić, ma swoje źródło wydalania, tak? Bo oczy są zwierciadłem duszy i to tam największe można zobaczyć szczęście albo najgłębsze wewnętrzne schowane na dnie naszej duszy cierpienie i trzeba to, tego wszystkiego się powoli wyzbywać. Nie ma oświecenia bez cierpienia, ale celem życia jest radość, a po drodze miłość i wdzięczność. Ja kiedyś usłyszałam od osoby, która bardzo chorowała, ona mówi, że tak, pięknym w życiu jest samo życie i samo życie jest radością. Kocham cię, życie.
Tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy i na Potęgę Obfitości w lutym od 12 do 19 i na 18 marca na taką ucztę miłości, wdzięczności i radości. Zapraszamy. Sekrety kobiecej mocy. O tak, tak. Zdradzamy te sekrety kobiecej mocy. No bo teraz jest miesiąc miłości, więc jest Potęga Obfitości z modułem miłości, a z kolei w marcu jest Dzień Kobiet, więc to musi być taki, wiesz, to kiedyś to były te takie zloty kobiet, jak to mówić, zloty czarownic. Ja mówię, nie, wiedźmy od wiedzy. A teraz właśnie to będzie taka moc, taka energia. Już było niesamowite, jak pisały do mnie panie, zabieram mamę, we trzy przyjeżdżamy, jedzie babcia, mama i wnuczka. Już to jest cudowne. Także... Znaczy, to jest ta drabina pępowinowa, tak, jakby wszystkie, wszystkie idą i wszystkie ze sobą. A pięknie, że mają między sobą taką więź. Ja ostatnio na warsztaty z Beatką Sadowską w Prastarej byłam z mamą i Beatka była z mamą. Pojechałyśmy we cztery jednym samochodem. I powiem Ci, że to jest taki piękny czas, kiedy te matki i córki, te matki dojrzałe i córki już dorosłe, patrzą na siebie oczami kobiety, które już dużo przeżyły, tak? I kobiety, które są w trakcie takiego życia, kiedy swoje młode dzieci ustawiają. Ja powiem Ci, że moja mama w tym roku została, w zeszłym roku została prababcią. I to jeszcze bardziej tak naprawdę nas zbliża do siebie, jeszcze bardziej. Tyle oczy potrafią widzieć i muszą to wszystko docenić. A najważniejsze, żeby tą miłość nie zapominać, przekazywać nie tylko w układzie partnerskim, ale również w tym układzie rodzinnym. Tulić. A wiesz, że dzisiaj, co jest niesamowite, teraz sobie przypomniałam już na sam koniec, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przytulania. Ale to jest tak jak z walentynkami. Nie, ten dzień powinien być codziennie. Tak, ja myślę, że powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli ktoś jest daleko, to przytulajmy słowem. Mamy tyle narzędzi. I słowem, i myślą, i spojrzeniem. Wiesz, ja przytulam nawet stare zdjęcia przodków. Ich już nie ma, ich przytulam nadal spojrzeniem. Oni mnie też, bo tamta chwila uchwycona, ona ma swoją moc. Właśnie o tym wszystkim opowiadam na Potędze Obfitości. Będę mówiła na naszych spotkaniach, na naszych warsztatach. A to tylko namiastka tego, także tak. Dziękujemy. Zostańcie z miłością, wdzięcznością, utuleniem. Przytulajcie właśnie. Gdzie się da, jak się da. Siebie, przodków, dzieci. Przede wszystkim dzieci. Nigdy nie myślcie, że tego jest za dużo. Nigdy. Nigdy. Po prostu niech to będzie pełna Potęga Obfitości. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.